Przypominam, że to Paweł, artysta występujący na scenie o pseudonimie Roni, jest dzisiaj gościem muzycznego relaksu. Pawle, skąd ten pomysł na to, aby zająć się w życiu muzyką? Muzyka mi towarzyszy, drodzy Państwo, już od samego dziecka. Postanowiłem też kontynuować naukę w studium wokalno-aktorskim, ale już na drugim roku pojawiła się propozycja, bym poprowadził cykliczne programy w pierwszej w Polsce telewizji prywatnej w Gdańsku i oczywiście zgodziłem się i wiadomo, że poszedłem za ciosem, tak? Dlatego, że wiadomo, telewizja daje większe możliwości i ta trochę muzyczka u mnie tak przycupnęła. Natomiast dlaczego to się zaczęło? Dlaczego mówię o telewizji? Ponieważ pierwszy mój kontakt z muzyką zaczął się właśnie tam. Dostałem zlecenie do prowadzenia wywiadu w Sopocie i tam poznałem pewien zespół i oddam nasza do kajfasza. Oczywiście rozmawialiśmy o muzyce. No i zaprosili mnie do siebie, do Białego Stoku, byśmy nagrali płytę. Pojechałem z wielką radością, nagraliśmy tam 15 piosenek, ale niestety był to czas, kiedy już muzyka disco dance zaczęła troszeczkę w naszym kraju gasnąć. A więc skończyło się na nagraniu teledysków, piosenek i oczywiście były występy, ale były to występy ciche, występy prywatne, ale mimo wszystko przyniosły mi wiele radości. Natomiast dalej była sytuacja już podbramkowa, ponieważ dopadła mnie bardzo, bardzo silna choroba, która wyłączyła mnie na 9 lat całkowicie ze śpiewania. Ale na mojej drodze stanął wspaniały człowiek, Mateusz Kowalczyk, który zainspirował mnie swoją muzyką, więc poprosiłem go, czy jest w stanie coś skomponować dla mnie i stworzył właśnie piosenki, które noszą tytuł Bang Bang i Hej Dziewczyno, która ostatnio świetnie się ogląda chociażby w YouTube. Tak jest, rzeczywiście ta piosenka wjedzie dzisiaj prym. Wiemy o tym także od naszych telewizów. Już za moment wrócimy do rozmowy, bo pewnie tematów, które są ważne i o których powinniśmy porozmawiać, jest bardzo wiele. Oczywiście. Pawle, pierwsze utwory, pierwsze teledyski udało się już zrealizować. Tak. Chciałoby się powiedzieć, wielki powrót po latach. Tak. Jak przyjmuje Ciebie publiczność? Ta publiczność pewnie na samym początku Ciebie też nie znała, może nie kojarzyła. Tak. Ale jak to jest wrócić do swojej pasji po latach? Powiem szczerze, trochę ciężko, ale ponieważ, tak jak Państwu wspomniałem, bardzo taka silna, intensywna choroba, która naprawdę całkowicie wyłączała mnie z chodzenia, z poruszania się, sprawiła właśnie, że postanowiłem zrobić coś. Więc tak jak mówią, żeby iść do przodu, nie cofać się i żeby robić to, co się nam podoba, co nam serce dyktuje. Ja bardzo chciałam śpiewać, całe życie chciałam śpiewać. Niestety, tak jak mówiłem, początkowa praca w telewizji, potem troszeczkę innej pracy, później choroba i ten powrót. I muszę Państwu powiedzieć, chcę wszystkim serdecznie podziękować właśnie widzom muzycznego relaksu za to, że mam tyle odsłon w YouTube. To jest dla mnie tak ważne i tak budujące, że nawet nie jestem w stanie w tej chwili Państwu podziękować. Właśnie, oby tych odsłon na portalach społecznościowych było jak najwięcej, bo znając pasję Pawła, jego zaangażowanie, już pewnie niebawem będziemy mogli spodziewać się krążka pierwszego. Tak, myślę, że już wkrótce. Zresztą powstają różne projekty, jeżeli chodzi o moją osobę, ponieważ nie chciałbym się też tak szczelnie zamykać tylko w muzyce disco-dance'owej. Tutaj nie ma co ukrywać, drodzy Państwo, że Roni ma już na karku troszeczkę lat, czyli można by było tak tego fajnie zupełnie Pawle nie widać, pokazać. Takiego samego zdania są nasi telewidzowie. Tak, także też muszę już przygotowywać sobie taki grunt muzyczny, który będzie też dla mnie taki odpowiedni. I chciałbym tutaj napomknąć właśnie, że kolejne piosenki, które również już niedługo ujrzą światło dzienne, będę nagrywał znaną Państwu Justyną Adamczak, znaną jako Ada Yushi. Jeżeli chcecie poznać odpowiedź na pytanie, co w przygotowaniu jest przez Roniego przez najbliższe miesiące, właściwie podczas nich, koniecznie bądźcie z nami. Roni, gdyby 20-30-latkowie chcieli wybrać się na Twój koncert, to znajdą tam coś dla siebie? Oczywiście, tak, jak najbardziej. Repertuar Roniego jest bardzo szeroki. Na płycie jest, podejrzewam, jak dobrze pamiętam, 15 piosenek.
Ale niemniej jednak, zanim one ujrzą światło dzienne, potrzebny jest również, Pawle, wideoklip. Tak, bo to już jest tak przyjęte, tak jest, że musimy obejrzeć, zobaczyć, jak to wygląda, jakie... No, znacie Państwo temat, jak to jest, prawda? Ten wideoklip już jest. Już możemy jest. Go cały czas podziwiać i to właśnie pod tym wideoklipem pojawia się coraz więcej odsłon. Zastanawia mnie, Pawle, jednak coś zupełnie innego. Gdzie trafiasz ze swoją muzyką? Podczas jakich imprez można Cię spotkać i zobaczyć? Muzyka trafia, drodzy Państwo, do różnych osób. Przede wszystkim takim pierwszym, bardzo wiodącym, ważnym dla mnie koncertem był występ w jednym z trójmiejskich klubów dyskotekowych, bardzo dużym, gdzie zgromadziło się około 2000 osób. No muszę powiedzieć, że dla mnie było to bardzo miłe zaskoczenie. Chcę podziękować właśnie menadżerowi tego klubu, który zechciał mnie tam gościć. Przeżycie niesamowite, spotkanie z młodzieżą, też to zainteresowanie po koncercie, pytanie, Paweł, co ciebie nakłoniło do tego, gdzie możemy ciebie zobaczyć. Oczywiście ja jestem bardzo uniwersalnym człowiekiem i jeżeli moja muzyka się podoba, to oczywiście serdecznie zapraszam na swojego fanpage'a. Tam też znajdziecie Państwo numer telefonu. Dziękuję wszystkim, również facebookowiczom, którzy piszą non-stop i tych znajomych coraz więcej przybywa. Chcecie mnie gościć w swoich miastach, oczywiście jest to możliwe, tylko wystarczy zatelefonować i Roni wsiada w samochód i jedzie. Roni cały czas tworzy, cały czas przygotowuje coś nowego. Pewnie z myślą o nas wszystkich, aby śledzić dalsze artystyczne poczynania Roniego, wystarczy regularnie odwiedzać Muzyczny Relaks.